Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Jedna informacja, jeżeli się wyrobię w czasie, to wieczorem będzie The Forest. Za wczorajszy dzień, no, którego niestety już nie byłem zdatny do nagrania. Cholernie zmęczony już byłem, to już postanowiłem sobie, odpuszczę sobie, po co się mam zamęczać. Druga sprawa to z tym prototypem wrzucę go jutro i postaram się jeszcze w czwartek, nie wiem, ja to teraz muszę rozdzielać, bo mam właśnie ten prototyp i Dead Space do skończenia w końcu, a Dead Space'a najpewniej skończy pod koniec października, bo znając moje chęci do nagrywania Dead Space'a są no niewielkie, ale nagrywam, zacząłem i to jest jakiś progres. Dobra, ostatnio wygraliśmy jeden mecz i drugi niestety był takim remisem, gdzie nikt nie dostał punktów, no bo kurde wczoraj, no to nikt nie chciał ambitnie ze mną zagrać, nie chciał wykazać chociaż cienia mobilizacji jakiejkolwiek i się postanowili zrage-quitować. I dostałem 3 punkty, plus dostaliście 1,5 mecza, no bo tak na to wyszło. Dobra, zaczynamy. No właściwie to, żeście dostali, no tak, no 1,5 mecza plus minus. Ale dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie takiej porażki. Dobra, tak. Nasza historia wygląda obiecująco i mamy 28 punktów. No to w sumie nawet nie trzeba mieć 28 punktów, to mamy pewne, że uda nam się zgarnąć mistrzostwo. Tylko musimy trafić teraz przeciwnika, z którym wygramy i jutro to samo, żebyśmy mogli osiągnąć awans i zawalczyć o tytuł. To będzie mój drugi tytuł od Ligi 9, to trochę czasu już minęło. Wszyscy mają kondycję, idziemy, się napiję trochę. Kupiłem sobie prawilne picie na meczyk. Dobra, coś tam nam już znalazło. O, ma koszuleczki, których ja nie mam. Wyjazdówki. O, coś czuję, że to Chorwacja? Ty serio, Chorwacja? Ho, ho. Mamy Mandzukicia na czele, Rakiticia, Modricia, Srne, a dalej nie znam. Dalej nie znam, znam tylko tą czwórkę. Oj, będzie ciekawie, walczyłem już z Austrią. Super, z Ukrainą, ale z Chorwacją jeszcze nie miałem do czynienia. Chorwacja kontra Chelsea, dobrze. O kurde. Będzie ciekawie. W końcu jakiś godny przeciwnik. I mam nadzieję, że on nie będzie taki łatwy, ale też nie chcę. Dobrze, Piotruś wszystko wychwytuje już drugi raz. Ale będzie ciężko, bo coś tu czuję, że Chorwacja może tu dobrze grać. O kurde. Dobra, Cahill wyczuł zagrożenie. Dembaba poda do Kosty. Kosta teraz dośrodkuje. A no Kosta, no musiałeś mu się dać. Really? Sorry, chyba mi się odbiło, ale podanie mu nie wyszło, więc dla nas szansa na przewagę. Dobra, ale idioci, weźcie tu podbiegnijcie. Dobra, jeden mądry posłuchał, czarny. Ramirez, dośrodkuj. O Boże, co on mi zrobił? Widzieliście to? Przecież on już powinien na noszach być. Ło, matka, jakie podanie, kurde. Dobra, Fabregas, dośrodkowanie. Jebut. O kurde, jakiego bramkarz broni. Nie wierzę, obronił główkę. Aż mi się wierzyć nie chce. Dobra, Fabregas, jeszcze raz. Powtórka będzie. A, skopali, no kurde, Chorwacja jest bardzo agresywna i w to nie wątpię, że będzie ciężko z nią.
Dobra. Wychwyć to. Iwanowicz. Iwanowicz, podanie. Diego Costa. I Costa faulował. Oczywiście tradycyjnie musi sfaulować każdego przed rozpoczęciem się meczu, żeby poczuć powera i wyższość. Pięknie tutaj Ramirez źle podał, ale Costa ma piłeczkę. No biegnij, co się piłeczką bawisz. Dobra, Costa, jeszcze raz, jeszcze innego, dobrze. I teraz dośrodkuj. Co jest? Czemuś ty to spudłował? Co za czarny debil? Patrzcie go. No nie wierzę, tak minimalnie spudłować. Dobra. Wybaczam. Czarnemu jeszcze potrafię wybaczyć. Bo czarni są wyjątkowi. Okej. O kurde. Ty, może zaatakować. Obrona. Ustawić szyk obronny. Lol. Mógł to dośrodkować już. Dzięki, tak czy inaczej. Ale no, nie ma żartów tu z Chorwacją. A, podaliśmy do bramkarza. Może być. No, Costa znowu jak zwykle po swojemu gra. A nie, to jak ja mu każę. Syrna. A ten, co się już zesrał. Nie, na stronę to jest zesrany. A, Dembaba też, kurde, dzisiaj jakiś nieprzytomny. Dobrze. Co to było? Od Rakiticia to żalowe strzały. O, 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 pięknie! Fabregas! O kurde! A chciał strzelić! A chciał! Dobra, przywijmy to. Bardzo ładny strzał ze znakomitą. Bardzo chciał strzelić. Kurde, dobry. Bramkarz miał czas na reakcję. Dobra, podanie. Costa. No nie wierzę. No kurde, coś ty. Jakim cudem ty to tak. Nie, dobra, Costa. Tak się bawić nie będziemy. Jeszcze coś spieprzysz, to wejdzie za ciebie Drogba, który też żalowo gra. Teraz uważać. No nie dzwonić mi teraz! Kurde! Moment! ZW. Czekajcie. Okej, już wróciłem, można grać. Piotrek, wyjeb to. Jak najdalej. Pięknie. Costa, nie pomyl się. Nie pomyl się przy... Ja pierdzielę. Nie, Costa. Co jest z tobą? Dobra, Filipe Luis. Kurwa, drugi czarny. Nie. Jak nie Costa, to ba. No super. Co z wami? No i super, nabrał się Dembaba. No tu widzę, że gra na wieśniacki dribbling po części. Ekstra, ekstra, ekstra. Tylko nie dajcie się pokonać, proszę. Nie wiem, co jest ze mną dzisiaj, ale dobra. Uznam, że tego nie było. Dobrze, Terry. Ramirez. Ej, Dembaba jakoś nie zorientował się, że piłka do niego leci. Super. Teraz on dolatuje. I coś mu się nie udało. O kurde. A, jeszcze jest Perisic. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. O, to też nie było dobre. Matka, podanie do Dembaba. Jeszcze raz podanie do Dembaby. A teraz biegnie on. Kurde. Nie wierzę, co on robi dzisiaj? On dzisiaj nic, żadnych postępów. Tak nie możemy się bawić. Dobra, Costa. A pobawimy się w dribbling. No i udało się odzyskać piłkę. Dobra, i taka zabawa się kończy, że tracimy tą piłkę. Dobra, teraz trzeba uważać, bo on tu będzie chciał nas wykiwać. Matka! Co to za podania? Co to za podania? Dobra. Fabregas, biegnij, biegnij, kurde, nie spieprz. Dobra, zahamuj piłkę, żebyś się nie wyjebał. Bardziej, dobrze, pięknie. I jedziesz. A, i dupa. I wszyscy byli z nazwej pozycji. Dobra, ba! Kurde, nic nie strzelili. Oskar.
No i się musiał i zajebał w ba. Widzieliście to? Patrz co on mu zrobił. No jebnął w B. Oj, Oskar, Oskar. Znowu wejdzie Marin za ciebie. Ja ci mówię. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Meczek ogólnie bardzo wyrównany. Bo jak na razie nikt sobie jeszcze szkody nie zrobił. Dobra, Cahill jakoś to wydupił śmiesznie. Dobra, matka. Do CS Fabregasa. O, on zaraz dośrodkuje, tylko no fauluje mnie w chuj. I dośrodkuj. No i faulował, no. Dobrze, zareagował. No patrzcie jak mnie pchał, taranował wręcz. Ja wam mówię, Chorwacja jest w cholerę agresywna. Oj, dobra, dupa. O, i zagwizdał, remis. Jest ciężko, tyle powiem. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają. Ale mam nadzieję, że dzisiaj pokażę mu, z kim on zadziera. Dobra, trzeba będzie tutaj parę zmian porobić. Między innymi tak, Marin za Oskara. Nie podoba mi się jego gra, tym bardziej, że wyjebnął w Czarnucha, który jest poszkodowany. Trochę współczuję. Co tu jeszcze dać? Co tu jeszcze dać? Dobra, na razie wszystko. Miałem wpuścić Drogbę, ale chyba to by był gorszy błąd. Dobra. Marin. To jest niebezpieczny Niemiec. On wie kiedy naprawdę strzelić. Patrzcie jak Costa tutaj drybluje. Ale zjebał. Musiał zjebać, to jest jego Costa. On tylko tyle potrafi przedryblować i na koniec spudłować. Dobra. O, o, o. A teraz może jakąś petę za dupi. Jezu, Costa! I będą rozpoczynali rzut rożnego. A, rożny? Ty, rzeczywiście odbiło się od Chorwata. Dobrze, już nie wrzeszczę na ciebie. Rożny. Tak, rożny. I poprawić rozregulowane celowniki. No, bronił, patrzcie. Kresić. Chyba nie ma innych bramkarzy chorwackich. O kurde. Ty, biegnij! Wyciep to, wyciep! Ale zajebał. A co on zrobił? Dobra, Dembaba. Okej, biegnie. Jak się rozpędził. Ale może dośrodkuj. I Marin też spudłował. Aż się za swoją grzywkę chwycił. Kurde no. Przecież to było podanie w raz do, w sam raz do Niemca. A on coś też nie reaguje. Dobra, Costa. O kurde, teraz strzelił, ale no, obronił no. Kurde, jak on to robi? Ta jego defensywa jest w chuj dobra. Trzeba chociaż jednym golem to wygrać. Nie wymagam od nich nie wiadomo czego. O, o! No i kurde, spalony! Ba, ty idioto! Zaraz zejdziesz, Drogba wejdzie za ciebie. Kuźwa, nie. Dobra, wdał się w konflikt z Chorwatem. Zajebiście. Teraz to już chyba powinien zejść ewidentnie. No, wyciep to ktoś! Dobra, trudno teraz. Tylko nie czerwona. Czerwona kartka, będą grali w dziesiątkę. No nie wierzę. No przykro mi, Terry. Zjebałeś, ale w sumie to było ofensywne wyjście. No bo inaczej, no kurde, by nam strzelił. Dobra, trudno. Terry najwyżej nie zagra jutro meczu. Wejdzie Dawid... Dawid... Czekaj, Dawid ten... Boże, jakoś... Dawid Luiz, kurde, już zapomniałem tego Brazylijczyka. Ale teraz mamy przerąbane. Ale Czech, kurde, dzisiaj wyjątkowo zwinny.
Niedobrze, gramy w 10. Chorwacja zadała nam cios. A teraz my im musimy zadać. O kurde, wpadłoby to, jak nic. Ale jego bramkarz w chuj broni. I w chuj wychodzi. Oj, jak tak będziemy grać, to albo w końcu nam strzelą. O kurde. O kurde. Jezu. Dobrze, dobrze. I czyja piłka? I nasza, tak, dobrze. Kurde. Nie, nie poznaję tej Chorwacji. Nie od tej strony. Ale teraz mamy problem, bo nasza defensywa osłabła. Dobrze w pole karne. Dobrze. Ale Costa, nie podajemy do wrogów. Czy to jest jasne? Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Dobra, matka. Może u matki będzie jakaś mobilizacja? Jebłono, proszę bardzo. Ale on broni wszystko. To trzeba przyznać. Ale on wszystko wyłapuje. Nie można mu rożnych wyrobić. Zaraz będziemy mu robić inne rożne. A zobaczycie, jakie jeszcze ja rożne potrafię. Dobra, Marin. Groźny Niemiec. Lub nie. Może nie w tym meczu. Kurde, nie możemy mu dać strzelić. W żadnym wypadku. O, Mandziukić taki powolny. Dobre, Piotruś. O kurde. Nie wykorzystał okazji i nie strzelił. Blisko pole karne, może strzelać. Dobre. Dobra, Marin, biegnij, jesteś szybki. Jee, pięknie, dobrze. Posyła w pole karne. I już jesteśmy spokojniejsi. A, nie chcę, robota zatańczy. I prowadzimy. Ja się napiję tu jeszcze znowu. Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania. Tu już nie miałem wyjścia, tu trzeba było już z główki zajebać, bo... No, gramy w 10, jest sytuacja kryzysowa. Ale to był faul ofensywny. O, patrzcie, jeszcze Ba walczy. Walczył. O kurde. Łap to Czech. Ty patrz, kurde, jak się zamachnął. Ale dobrze. Dobrze kontroluje sytuację. A Czech to jest naprawdę coś niezwykłego w Chelsea. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobra. No co ta matka robi? Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Rożny? Fatalne pudło. Była szansa na wyrównanie. Oha, rożny. Ależ napięcie w końcówce. Niewiele czasu. Dobrze. O kurde. Dobra okazja. No i z dobitki trafił, no chuj, remis. Niedobrze, nie, ja bym już to wolał zremisować. Kurde, no nie wierzę. Dobra, ale no tu Piotruś, no nie miał szans. Nie. Kurde, jest fatalnie. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. No i mamy przywilej korzyści. Słuszna decyzja. Dobrze, przerwał. Ale no jest dla nas niedobrze. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Nie możemy tego przegrać. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Dobrze, Piotrek. Już niewiele do końca, ale będą mieli teraz szansę. Teraz uważać. Uważać! Dobrze. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Pięknie. Widać było, że to ćwiczyli, ale tym razem się nie udało. Dembaba. Dobra, Dembaba biegnie. A może podaj tak. Niecelnie, niedokładnie i. Nie. W następnym meczu Drogba zagra, bo on dzisiaj chyba śpi totalnie. Ja mu nie kazałem takiego zagrania zrobić. On mimo wszystko zrobił. Kurwa, Marin! Bo cię wystrzelę w Berlinie. Się skończy. Niedobrze. No i jeszcze wydłużył 5 minut. Gdzie mi może strzelić gola. Dobra, matka. Dembaba. Dembaba.
I chuj, nie zagra w następnym meczu. Skończyło się. Dobra, Filipe. Czech! Dobrze. I niech to już się skończy remisem. Dobra. Kurde, nie wierzę. Z Chorwacją mieć takie problemy. Nieźle zapowiada spalił. Się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. No, wyraźny spalony. Wyciep to Cahill. Nie ma szans. Remis. No dobrze, niech tak i będzie. No tylko szkoda, że Terry no przejebał sprawę, ale w sumie gdyby nie on, to moglibyśmy to przegrać, więc chwała i honor Teremu za to, że nie przegraliśmy, a był remis. No dobrze, meczyk wyrównany, z tym, że Terry no niestety przerąbał sobie sytuację, bo jutro nie zagra meczu. Zagra za niego David Luiz, który jest na ławce, a Dembaba wejdzie za Drogbę, bo on... Znaczy, no szczerze mówiąc, to powinien Diego Costa zejść, bo to on dzisiaj wszystko zjebał, tak naprawdę, więc Drogba wejdzie za Diego Costa, zobaczymy jak Drogba z Bom się będzie zgrywał. No, Marin lepiej działał, ale no nie tak jak bym ja chciał. A reszta bez żadnych zarzutów. Dobrze. Dobrze, kończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jutro będzie następny meczyk. No teraz mamy jeden punkt, więc będzie nam nieco inaczej. Teraz to będziemy musieli rozegrać no w sumie też trzy mecze. Zobaczymy, bo jest coraz ciężej, uwierzcie. Im więcej meczy rozegram, tym cięższych przeciwników mi daje. Ale to mniejsza z tym. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego meczu jutro. Yo!